poprzez wiatr. Dla wisielca w trąby dmie. A ta pustka to najpewniej głód. W źrenicy tak pełnej żywej mgły nie ma. Po matce ma
spotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam cię, zapachu ubra. Tam
Wiary w to, że nam ludziom jest do siebie bardzo blisko, że te wszystkie podziały, które są moim zdaniem bardzo często jakby inspirowane, pochodzą jakby z jakiegoś świata zewnętrznego, że one są jakby, my jesteśmy, mam wrażenie, jakoś tak podprowadzani pod podział, a ja wiem głęboko w sercu, że po prostu gdybyśmy tak wszyscy ze sobą siedli, porozmawiali, to by się okazało, że my mamy bardzo podobne pragnienia po prostu, że my po prostu chcemy żyć. I bez względu na to, bo nie jestem z tych, co będą wam sugerowały, uważam, że to jest czas, kiedy autorytety powinny się powoli wycofywać na dalsze pozycje, bo uważam, że każdy człowiek, już jest czas, żeby zadał sobie pytanie sobie, samemu odpowiedział na pytanie, czego chce. I ja bardzo wierzę w nas ludzi, że my umiemy sami sobie odpowiedzieć na takie pytania. To dotyczy wszystkich kwestii możliwych życiowych. A najbardziej bym marzyło mi się, zanim odejdę z tego świata, żeby ze wszystkich tych różnych, podzielonych frakcji przestała z ich ust płynąć pogarda, bo ona jest wszechobecna, a ja uważam, że to powoduje podział. Więc po prostu nie gardźmy sobą nawzajem, bo jesteśmy, to jest szczęście, że jesteśmy na świecie, że się wszyscy porodziliśmy, że możemy razem po prostu oddychać jakby powietrzem, póki ono jeszcze jest do oddychania, jak, no wiecie, no rozumiecie? Bo może też kiedyś nam powietrza zabraknąć, ale po prostu naprawdę pomyślmy, przekażcie pozostałym, że jutro wiadomo, każdy idzie do przybytku, prawda, głosować, natomiast to chodzi o to, żeby właśnie wytracić, wyhamować z tymi wszystkimi emocjami, które powodują, że drugi człowiek stając naprzeciwko nas po prostu zdaje się być odległy. A ja kurde wiem, że to jest nieprawda. Że to wszystko, co powoduje, że tak myślimy, są dekoracje, a głęboko w sercu po prostu kurde, naprawdę, no. Po prostu ściskam was mocno. To jest wspaniałe.
Wracajcie spokojnie do domu, bezpiecznie. Dziękujemy Wam bardzo.